w tym momencie sędzia główny spodnienko pomiędzy Ruchem Chorzów a Termaliką Próbet Nieciesza rozpoczął to spotkanie. Życzę Państwu wydania ciekawego widowiska i jak zwykle proszę o sportowy i kulturalny doping. Thank you.
mówiłem wczoraj, że to będzie ciężki sparing dla nas, bo wiem, co robiliśmy na zgrupowaniu. I gdyby było inaczej, to byłbym zdziwiony, powiem wprost. Uważałbym wtedy, że za słabo potrenowaliśmy. A tak, no to jest to wykładnia tego, co się działo na zgrupowaniu. A pomimo tego, no jakieś tam sytuacje były, pojedyncze akcje też niektóre stworzyliśmy, więc nie było tylko samych negatywów, ale coś tam dobrego też było w tym meczu. No Maciek wczoraj miał, powiedzmy, taki, że tak powiem, słabo się poczuł w trakcie treningu, no i trochę go głowa rozbolała dzisiaj, jak gdyby sytuacja wróciła do normy, no ale nie chcemy narażać zawodnika i czekamy dzisiaj, jutro, jeżeli wszystko będzie normalnie, w porządku, no to w poniedziałek wróci do treningu z drużyną. Kuśmika nie było, bo załatwia jeszcze swoje sprawy, formalności i będzie w poniedziałek na treningu. No, powoli będziemy schodzić z tych obciążeń, będziemy zmieniać, powiedzmy, kierunek i taktyki i przygotowań, także powinno być z każdym dniem lepiej.